Natomiast warto podkreślić w tym miejscu, że pan Tusk stoi na czele partii Nord Stream 2, ponieważ Europejska Partia Ludowa, której częścią jest Platforma Obywatelska, to był główny promotor Nord Stream 2, a więc ta partia stworzyła monopol gazowy dla Władimira Putina. To oni de facto, czyli Europejska Partia Ludowa z Tuskiem na czele, raz jeszcze wzywam, panie Donaldzie, natychmiast zrezygnować z przewodniczenia Europejskiej Partii Ludowej. Natychmiast. To ta partia doprowadziła do powstania Nord Stream 2, a więc głównego narzędzia, które służy Rosjanom do ataku na Ukrainę. Dlaczego? Ja mówiłem tam od półtora miesiąca, dwóch miesięcy, prawda, że Rosjanie nie wejdą na Ukrainę. A 99 komentatorów tłumaczyło, że wejdą, okrutny Putin, stół, stłam się już, te wywiady donoszą, że i to, pana, co się dzieje? I teraz, proszę pana, Putin na Ukrainę nie wchodzi. To w normalnym kraju, w którym bym żył, ja byłbym natychmiast jedynym komentatorem, a tych 99 by już nigdy nie zaproszono na żadne pani Maciej Najman, bo też mówił, że nie wejdzie. A mogę się pana, to dwóch czy trzech, mogę pana zapewnić, że tych wszystkich 99 już dalej będą uznanymi, a on będzie idiotą, który mówi nieprawdę, ponieważ mówi co innego niż myśli większość. Bardzo wiele mówi się w mediach obecnie o konflikcie, potencjalnym konflikcie zbrojnym pomiędzy Rosją a Ukrainą, który mógłby rozlać się na cały świat. Moi drodzy, nie będzie żadnej wojny, która rozlałaby się na cały świat. Jedyne, do czego może dojść, jakiegoś lokalnego konfliktu, z jednej bardzo prostej przyczyny. Władimir Putin ma młodą kobietę i ma małe dziecko. Ja nie wierzę, żeby on zaryzykował